Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. I dobra, co ja tu miałem zrobić na start? Muszę sobie przypomnieć. Do fortu trzeba iść, ale to nie. A, miałem iść do tego. Miałem iść za Celie szukać tego całego miejsca z tą babeczką. Jak ona się nazywała? Z Millicentą. O! Myślę, że ma być tam taki kościół. Okej, mam może błogosławieństwo? Nie bardzo. O ty gnoju! Śmiesz mi konia atakować? Powiedz mi, jak to jest możliwe, że zwykła błogosławiona broń jest w stanie, czy po prostu błogosławiona broń jest w stanie zabić tych, co trwają w śmierci, ale sztylet, który jest błogosławiony runą śmierci, już nie. No bo sorry, jak dla mnie to jest trochę kuźwa nielogiczne. Jeszcze kurde, jak w Wukongu próbuje na wciśnięciu gałki galopować, ale to nie tak. Czy galopować, po prostu biec. Ale to tu tak nie funguje. W ogóle zrobiłem sobie nowy setup do kompa i kuźwa, nie umiem się teraz z tym odnaleźć. Żeby tak sobie wygodnie usiąść. O, przecież nie no, tak jest kurwa jeszcze gorzej. O, może... Zdychaj z łaski swojej, dziękuję. Ale tak... Na amen. Dobra, nie, oddajcie mi moją... Mam tu jakiś ten? Kurwa, nie wiem. Muszę się zaopatrzyć, muszę naprawdę wrócić do jakiegoś, albo do tego błogosławieństwa, albo się zaopatrzyć jakąś błogosławioną broń. Raczej glewia tutaj niewiele zdziała, nie? Bo to jest po prostu piorun, to nie jest... Nie ma świętych obrażeń. No nie. Ale chociaż grupki wrogów mogę tym eliminować. Dobra, mam jakąś błogosławioną broń na podorędziu, czy nie bardzo? Mam wymyślną, mam... W sumie mam łuk ze świętymi obrażeniami, no ale to trochę mało. Mam te włócznie. Dobra, mikrofon sobie muszę dać trochę bliżej. O. No Jezu, ile was tu jest? No więcej was stara nie miała na tym cmentarzu! Ja pierdolę, no ile kurwa można? Dobra, wracając. Pogrzebać śmierci, mróz. Tutaj bez niczego, ale tego nie mogę zbuffować. Tutaj miecz zimowego, miecz zimna wężowego boga. Tego też nie mogę chyba skastować. Tego tym bardziej nie mogę. No nie, no nie mam nic. No ale mam ewentualnie nagagibę. Czy inne rodzaje broni, na które mogę nałożyć świętość dzięki buffowi. Więc przy tym zostańmy. Okej. Ładnie, miejsce łaski. Kościół choroby. Sakramentalny pączek. O, to jest chyba... To jest chyba Millicenta.
Święta łza, pięknie, liczyłem, że to będzie właśnie to. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Będzie jakaś scenka? A nie, tylko ściemnienie. Tak jak w Sekiro. Ściemnienie, akcja i odciemnienie. Well, that was easier than expected. But why do I feel so... Okej, mam nadzieję, że to tylko straciła przytomność, / zasnęła, no bo wolałbym jednak nagle nie znać tej trupa, nie? Wzmocnienie butelek, bo mamy tę łezkę. Proszę bardzo. Oj kurde, to wystarczyło! Usiądź przy ognisku wystarczyło, czy tam przy miejscu łaski, żeby ona się tak... Żeby, w sensie, żeby minął czas. Myślałem, że będę musiał jeszcze odpocząć, no ale na szczęście nie. Dobra, nie, run nie chcę zmieniać. Popioły wojny... Nie, też nie, ale... Muszę wrócić do tego zaklęcia. Zobaczmy, no deście zabójcy, nie, błogosławieństwo. Czekaj, jeszcze raz, jak działa to błogosławieństwo? No, god fucking damn it. O. Wzmacnia ciało osoby, odbijanie ataków staje się łatwiejsze i rośnie odporność na wszystkie przypadłości. Zmniejsza jednak negację obrażeń od błyskawic. No to nie, no to tak, to jest dobra rzecz. Fajny buffik. No kurde, mam fajne rzeczy, no brakuje mi ewentualnie jeszcze tego kamienia pamięci, żeby sobie nosić też to zaklęcie. To zaklęcie właśnie na... Tak, dobra, na razie to wyrzucę. Bo muszę wyciągnąć to zaklęcie, o którym cały czas wspominam, a którego nazwy jeszcze nie wypowiedziałem, czyli właśnie klingę porządku, żeby nie... Albo dobra. Zaraz to ustawię. Hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. Dziedzictwo nosiciela protezy. Skaczę z radości. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. I'm considering with the needle. Dobra, to już się powtarza, czyli zakładam, że jak teraz usiądę przy... Dobra, będę mówił ognisko. Już się tyle razy na tym majznąłem, że jak będę tak gadał, no to wszyscy i tak wiecie, o co chodzi. Tak, siadam przy ognisku, ona znika. Dobra, na razie nie potrzebuję glewi, więc tego mogę zrezygnować. Ale poproszę tak, klingę porządku. Tutaj nadejście zabójcy i błogosławieństwo smoków. Ale widziałem gdzieś na mapce, bo tak na bank do szopy Gauriego byśmy teraz się przeszli. O, nawet widzę, że mogę tutaj tak fajnie polecieć na skróty, powiedzmy, nie muszę iść tędy, takiego kółka nie muszę robić. Ale tutaj wrócimy za moment, bo zakładam, że chociaż w sumie teraz na... dobra, nie. Bo potem zapomnę i tyle z tego będzie. Bo to jest oczywiście osobny quest z Millicentą i Gaurim. Tylko, że warto go nie...
nie spierdolić. Czytaj, nie pominąć jakichś rzeczy gadanych przez jedną bądź drugą osobę. Dobra. A, są kolejne te, no ale dobra, nie muszę z tym... Nie. Wskakuj i jedź dalej. Nie muszę z tymi harpiami, czy cokolwiek to jest. No, najbardziej pasuje do harpi. Nie muszę z tym walczyć, więc mogę to totalnie olać. Tak, jestem w trakcie walki. Ja chyba źle, albo ja źle skręciłem, albo tutaj nie ma zejścia na dół. Kurde, ale z tych ktoś da fajnie runy farmić, widzę. Każda daje złoty run poziomu 9, a to są niemałe ilości. Dobra, weź kurwa łuk. Strzelaj do nich po prostu. Ej, mordo! Ty umiesz nakierować? No, suwaj dupsko! A nie, dobra, jednak poziom 5 też dają. Czyli to zależy chyba od tego, albo jaką harpię zabiję, albo to jest totalnie losowe. Jaki run dostanę? No nie, no tu jest wejście normalnie. Aha, dobra, jestem po prostu nad tym. Okej, dwa zabiłem. No jeden mi spadł niestety, ale tego tam jeszcze jestem w stanie zdobyć. Czemu to się tutaj pali? Dobra, tam jest ten gigant, który zrzucał we mnie wcześniej tymi. Tu mamy co? Pół ludzi, z tego co to właśnie jakby tych nazywani pół ludzie. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy jak ja zabiję tego trolla, to czy on stąd zniknie na amen, czy tylko na czas kolejnego refreshu? Sprawdźmy to. W łapetyna nie jestem w stanie go niestety walnąć, szkoda. Sam się obniżył do takiego poziomu. Gratulacje, naprawdę. Dobra, zazwyczaj po takim dymku już wróg nie wracał, więc jest szansa, że się go pozbyłem na dobre. Ale to się przekonam dopiero za moment. Zobaczmy. No, na upartego jestem w stanie stąd zejść. Ale niestety muszę się liczyć z tym, że mogę też stąd po prostu jak idiota po prostu spaść. Ach tak, więcej niewidzialnych wrogów, tego potrzebuję. Szkoda, że nie mam jakiegoś itemu, który by wykrywał ich z większej odległości. Bełt czarnego klucza. O, 20 sztuk! To nie mało. Złoty run poziom 4. A z tej strony? Gdzie wyląduje? Okej. Okay. Nie jestem do końca pewny. Ale to wygląda jak wioski z szalonym... z... jak ta, taka sama wieża z wioską szalonego płomienia. Była taka sama wieża. No, z tą różnicą, że tam oczywiście co chwilę tworzyła się taki a la portal, czy tam manifestacja szalonego płomienia, która po prostu szaleństwo nakładała. Wieczna ciemność. Nowe zaklęcie. Dobra, a poproszę o leczenie. I po co podchodziłeś? Dobra, jestem w stanie w ogóle wejść na górę? Chyba... znaczy dobra, w teorii chyba jestem, ale w praktyce nawet nie wiem po co w ogóle miałbym tam wchodzić, więc... nawet nie będę próbował. Taki szybki check, czy jest to jakaś drabina albo coś? Nie, dobra.
No i patrzcie, normalnie oznaczona, tylko ciekawe, bo strażnica na bagnach, nie? Tylko, że same bagna znajdują się jakieś... pół kilometra w dół. Także ktoś chyba spierdolił, jeśli chodzi o lokalizację tego miejsca. Szkoda, że Gauri nie ma tej szopy obok miejsca łaski, no ale... trudno, nie wszystko można mieć. No, tylko teraz właśnie problem będzie... dojście do niego tak, żeby się nie spierdolić na sam dół. No bo mówię, mogę zejść ładnie, powolutku, fajnie, pięknie, a mogę się... czekaj, czy to była dźwignia? Nie, to był tylko ten trup. A mogę się spierdolić od razu na sam dół jak skończony idiota, no i... nie mam pojęcia, z czego to dostałem, no ale okej. Okay. A dobra, z tamtej strony też mogłem zejść. Okej, okay, tutaj mogę. Nice. Dobra. Okej, okay, jeszcze bez damage'a. O, to w ogóle coś minąłem. A to ciekawostka. Dobra, ryzyk fizyk. Ale okej, okay, ciągle no damage. Tu mamy przeszukany. I szopa jest tutaj. Praktycznie na wprost. Tylko trzeba skręcić ciut w prawo. Zaś trzeba to gówno pokonać, co w sumie sam nie wiem. Ja, w ogóle to wygląda jak skrzyżowanie, kurwa, psa z kurczakiem. Nie chcę wiedzieć, jakim, kurwa, cudem ktoś na to wpadł, nie? A jest Milicenta. O, a gdzie Gauri? Bo w sumie bardziej do niego chciałem przyjść, powiedzieć, że wykonałem questa. Czy tam wykonałem, zrobiłem to, co chciał. O, oh. Hello again. Something about this place felt familiar to me. So I decided to pay a visit, hoping to find someone here, but I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Well, never mind that. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Well, I must focus. Dobra, to już się powtarza. For which I must... kurde, ale... wiecie, co jest najgorsze? Skoro jest Brama Cell, jest taka jaka osobna lokacja, to mam z tyłu głowy... a może tu jest gdzieś miejsce maski na przykład do odkrycia, nie? Zobaczmy, czy naśladowca łaski coś pokaże. To był gdzieś niżej. Tutaj. Zobaczmy. Zresztą niekoniecznie, bo to bardziej też wskazuje tylko, gdzie mam iść, jeśli chodzi o właśnie dalszą trasę. Czyli to wskazuje gdzieś na południe. Aha, no tak, to wskazuje pewnie tu, żeby iść po Radana. Tylko jeśli chodzi o Radana, no to już wszystko mam tutaj ogarnięte. Okej, okay, no to... co jest najbliżej? No najbliżej są te, w sumie te schody do Celi. Dobra. Wdepnijmy się tu. No i na koniu szybka dzida do tego miejsca. Zobaczymy, czy coś Gauri powie. Tylko pytanie, czy mnie zrzuci teraz z konia, jak tu wejdę? Nie, na szczęście nie. To tyle dobrego. A i to zaklęcie muszę jeszcze sprawdzić, no ale to za momencik. Na razie po prostu dzidujemy. Okej, okay. Na szczęście nie jest to jakaś mega długa trasa. No i patrzcie, teraz jest Gauri. Co powiesz, mordo? Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Cellians, descendants of the Eternal. Oh, you noticed, did you?
Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Ciekawe. Łuskamienne gwiazdy. To już mam, ale kupię, żeby nie było, że nie wziąłem. Nocny odłamek. To jest coś nowego. I mgła nocnej służki. Też coś nowego. Zobaczmy. Nocny odłamek. Jeden z nocnych czarów z serii Miasta Magii. Szybko wystrzeliwuje częściowo niewidoczny pocisk. Czar ten można stosować bez opóźnienia po wykonaniu innej akcji. Celiańscy czarodzieje byli zabójcami. Podobno często polowali na innych przedstawicieli swojej profesji. Mgła nocnej służki, jeden z nocnych czarów serii Miasta Magii, wyzwala naprzód srebrną mgłę, wysysającą życie. Zadaje ona obrażenia wszystkim, których obejmie, w tym osobie rzucającej. Ten czar można wykorzystać podczas ruchu. Pod celą znajduje się wielkie, uśpione miasto Nokron. Ten czar został stworzony przez służki z tego miejsca. Please make certain that little Millicent goes unharmed. Like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but commands only one arm and is yet preciously young. No, w sumie to mógłbym jej dać rękę. Pamiętacie, zdobyłem w tym zamku rękę. Protezę. Walkiri. Może się jej przydać. Dobra, co jeszcze mogę ten... Tak, tu muszę w końcu wrócić do tych tej biblioteki, no bo finalnie miałem to zrobić w którymś odcinku po tym, jak to zdobyłem, a nie zrobiłem tego w ogóle. I to był dość duży błąd. Co mi tu jeszcze zostało? Taki tył to chyba nic. Nie chcę nic stworzyć, chcę przejrzeć tutaj. Gdzie jest ten amulecik, który ona nam dała. Nie ma? Czego nie widzę po prostu? Nie, jest tutaj. Dziedzictwo nosiciela protezy zwiększa zręczność. Talizman z wyrytą sceną z eposu zwiększa zręczność. Młoda dziewczyna od urodzenia cierpiąca na zgniliznę zyskała skrzydła o niezrównanej sile, gdy spotkała swego mentora i jego zwinne ostrze. Okej. Okay. Muszę kurde te talizmany powypieprzeć, właśnie takie, których nie używam. Aż się tutaj kilka by w sumie znalazło. Okej. Okay. A, jeszcze te drugie zaklęcie. Tutaj. Wieczna ciemność. Zakazany czar z Celi Miasta Magii. Tworzy ciemność przyciągającą czary oraz inkantacje. Czar można stosować podczas ruchu. Pierwotnie zaginiony czar z Wiecznego Miasta. Manifestacja rozpaczy, która doprowadziła je do ruiny. Czyli taka po prostu kontra na magów. W sensie, jeśli walczycie z innym magiem, to możecie to postawić i macie jakby kontra na jego zaklęcia wtedy. Znaczy, w sumie kontra, to jest też takie trochę obosieczne, bo zakładam, że własne zaklęcia, w sensie zaklęcia tego, który to wykastował, też to będzie przyciągało. Więc to jest zależne akurat. Co się wybierze. Dobra, weźmy sobie może teraz... Może księżyc Woal? Zniszczę zakładam... O, Jezu, akurat ten buff jest! No kurde! I nie mam z czym walczyć, akurat takiego buffa dostałem fajnego. Dobra, gdzie się Milicenta może teraz znajdować, no to nie mam bladego pojęcia, nie? Ale w sumie tutaj, no już chyba zrobiłem wszystko, co chciałem, no bo jeśli chodzi o podziemia, w ogóle to jest ciekawe, bo pod Celią jest Nokron, nie? Ale Nokron na mapie znajduje się w tym miejscu. Także albo ta mapa jest trochę przekłamana, albo ktoś nie pomyślał, jeśli chodzi o ustawianie tego. Ale anyway... Zobaczmy, co się w tym forcie jeszcze kryje. No bo de facto, poza tym fortem, no to już chyba wszystko jest ogarnięte.
w Kaelid. No i zostało mi wtedy tylko i wyłącznie Góra Olbrzymów. Tylko zanim pójdę na góry, to muszę zobaczyć, gdzie mogę odnaleźć złotą maskę i naszego braciszka Korchynka. Bo nie powiem, jestem odrobinę ciekaw. Co się z nimi stało, nie? Bo raczej, gdzie konkretnie są? Bo ja wiem tylko tyle, że są gdzieś w stolicy, no ale niewiele więcej. Dziękuję. Ale nie, bo ten wall jest za mało upgrade'nięty, muszę sobie jednak wrócić do jednego kiby. Bo czy tego chcę, czy nie, damage ma ona większy. Jeszcze w ogóle sobie wycofałem przez przypadek. Dobra, moment. Skąd ja tu przelazłem? Stąd? Tak. Dobra, poproszę pochodnie. No bo niestety chuja tu widzę. Tu jest jakiś item. Ale nie mogę tutaj zniszczyć dojścia sobie do niego. Kolejna ta. Aha, zajebiście. Zdychaj, zdychaj, dziękować. O, super, odzyskałem sobie flaszki, które mam na maksimum. Dobra, zjedzmy tutaj kotlecik. Czy tam pieróg z surowym mięsem. A patrzcie, to jak nie przywraca całego zdrowia, tylko po prostu dużą jego część. Jeszcze jeden. Dobra. Okej, nie będą piguły. Żeby znaturalizować trutkę. No, wespnij się, Jezu. Chłopie, masz tylko jedno zadanie, no. Wspiąć się po drabinie, nawet nie umiesz się w nią wycelować. No i patrzcie, niby fort, a w sumie tylko po jedną rzecz tutaj przyszedłem. Nice. Prawa połówka medalionu Dectus. Chociaż, a patrzcie, mogę jednak wejść do tego fortu, tylko bardziej okrężną drogą. Czy tam na teren fortu, może to jest lepiej powiedziane. I ten medalion powinien być w ogóle chyba cały teraz, nie? A nie, jeszcze nie. Lewa połówka i prawa połówka medalionu Dectus. No ale o dziwo... A to jest ciekawe! Bo jak użyłem tego, nie użyłem jeszcze Windrolled, ale ten medal już jest cały. A co, ten muszę specjalnie, kurde, ten? Do tego muszę specjalnie do windy podejść? Żeby to się połączyło, czy jak? Czy w tworzeniu mam teraz taką osobną rzecz do zrobienia? Czyli właśnie połączenie tego medalionu. No nie. Nie wiem, dziwne. Dobra, tu mogę zeskoczyć. O, ciekawe, czy mogę zaskoczyć tam, gdzie jest ten przedmiot do wzięcia? No, oczywiście. Ale to ciekawe, bo to był chyba żołnierz Godlika. Bo on bynajmniej podobny do niego. Albo w sumie może to był po prostu rycerz z Lindell? Bo oni też mają wszyscy tak podobne pancerze, że ciężko mi się czasami połapać, który jest który. Poziomu 12 i poziomu 1. Okej, no. Atak z wyskoku. W sensie. Aha, okej. Takie trochę cheezowanie szczura. No
Ale nie powiem, narzekać nie będę na taką alternatywę na zabicie go. Chociaż byłem trochę jednak... Czy byłem? Trochę sądziłem, że uda mi się go tak fajnie... po prostu pokonać. Znaczy pokonać, w sensie, że uda mi się go tak... Jezu, wróć! Ponownie! Nie, że jego uda mi się pokonać, tylko że dał mi się zniszczyć to po prostu i przez to będę mógł właśnie przejść. Ale niestety nie tym razem. Ale wchodzimy do itemu i to jest jakiś legendarny przedmiot! Co my tu mamy? Bolesna pieczęć Radagona! Okej, to jest chyba talizman, tak mi się wydaje. Jap, dokładnie. Znacząco zwiększa cechy, ale też otrzymywane obrażenia. Witalność, wytrzymałość, siła oraz zręczność o 5 punktów wzrastają. Ten legendarny talizman to oko z wyrytym eldeńskim runem. Ponoć było pieczęcią króla małżonka Radagona. Znacząco zwiększa witalność, wytrzymałość, siłę i zręczność, ale w podobnym stopniu nasila też otrzymywane obrażenia. Jego posiadacz bierze na siebie ciężar trudnej służby, jak klątwa, od której nie ma ucieczki. Chyba jak klątwa, od której nie ma ucieczki. Literówka chyba, zdaje się, jest w tym tłumaczeniu tutaj. Zawarta. Nie powiem, no nawet fajny przedmiot. No, o ile się oczywiście potrafi na tyle dobrze tego używać, żeby za bardzo po pysku nie dostawać, no bo zakładam, że skoro o... łącznie o 20 punktów zwiększam sobie statystyki, no to też damage jest o ileś tam razy większy. Raczej nie o aż 20... raczej nie 20-krotnie, no bo to by powodowało pewnie wtedy, że no wszystko by nie one-shotowało. No ale o jakieś... no ileś tam punktów... albo jakiś procent jest pewnie zwiększenie też obrażeń. Może o 20%, to byłoby nawet trochę bardziej adekwatne, że 20 punktów dostaję ja, ale o 20% więcej dostaję damage'a. Nie wiem. Czyli dobra, fort zrobiony, Celia zrobiona. U Gauriego też wykupiłem wszystko. Na bagnach mamy od dwóch odcinków wstecz chyba wszystko zrobione. Radan pokonany. Tutaj gdzieś smoka pokonałem. Z wami, zdaje się. No tu na pewno pokonałem jednego smoka, jak wracałem od tego, od Guranka. Tu jest tutaj, tylko to nie wiem, o co z tym chodzi. W sensie to jest jakby takie wielkie koloseum, ale to jest zamknięte i tam nie ma, jest niby przejście tu, no ale finalnie tam nie wejdziesz. No to jest trochę dziwne dla mnie. Dobra, tutaj... nie, tutaj to nie ma znaczenia. Dobra, rani ogólnie też jest sprogresowana. No to ogólnie chyba całkiem nieźle idzie. Tak, kupiec i starucha. Tutaj to dalej, nie wiem dalej, gdzie w tych ruinach się znajduje ta miejscówka. Ale no, na dobrą sprawę też nie szukałem tego zbytnio, no bo cały czas progresuje inne wątki fabularne. Dobra, udajmy się do tej wielkiej windy. Aktywujmy ją dzięki temu medalionowi. Jest mi to oczywiście totalnie zbędne, no ale... no po prostu. Żeby nie było, że nie zrobiłem, nie? Dobra, tylko mogę już w sumie wypieprzyć te pochodnie, bo jest mi już zbędna. Więc let's go. Mam wielką windę. Unieś medalion. No i teraz połączyliśmy. Ale jakby, powiedzcie mi, kto normalnie by tą windę odblokował w pierwszej kolejności, a nie poszedł tym tunelem, o którym nam wspominała Raya? Liczę oczywiście speedrun... znaczy nie, w sumie nie. Nawet speedrunnerzy by to tak zrobili. Nawet speedrunnerzy by olali tę windę i poszli właśnie do tego. I poszliby właśnie tym tunelem. Radana by zabili, bo zakładam, że wszyscy ci półbogowie, którzy mają przy sobie odłamek, to są bossowie, których trzeba zabić, żeby sprogresować fabułę. No ale
Czy progresować, żeby po prostu żeby mieć koniec gry. Ale kto by potem dał jeszcze, nie? Po tej jego połówkę. Dobra. Jesteśmy na płaskowyżu Altus od tej strony. Ja sobie nie wiem, jak to ugryźć teraz, nie? Od której strony faktycznie się tutaj znajduję. Ej, co? Jak ja go ominąłem? Ej! W dupę se wstać te płomienie, gościu. Po nóżkach. Pięknie! Zanim on coś zrobił, to mu zrobiłem poise breaka. W sensie, zanim zdążył mnie bardziej tam spalić, nie? Nie, no ale obrażenia są kolosalne, jak się im bije w te czułe punkty. Wielka strzała, kamień kowalski, poziom 5. No ale cóż, no niewiele mi z tego przychodzi, no bo... Na płaskowyżu, jako tako, też mam wszystko ogarnięte. No poza oczywiście... tą miejscówką, no to się jeszcze wlicza do jeziornej Ljurni, no ale to też muszę zrobić. Co? A ty, czekaj, co to jest? Ty, tu mnie nie było jeszcze. Co my tu mamy? Ty, może to jest to zejście pod ziemię? Bo jak mówiłem, gdzieś tu była taka jeszcze osobna lokacja, nie? Podziemna. Zaraz obok tego jeziora zgnilizny. Więc kto wie, może to jest właśnie wejście do niego. No bo skoro tak, tutaj był brat Korchyn i Złota Maska. Potem się przenieśli tutaj, pogadałem z nimi znowu i teraz gdzieś powinni być w stolicy. Tylko, że no niestety, jak na złość, nie są w ogóle oznaczeni. I to jest duży problem. Tutaj boska wieża, ale... No ta. Wieża jest nieistotna, bo wieża była tylko i wyłącznie potrzebna po to, żeby sobie odblokować run Morgota, który mam odblokowany, w sensie mam przywróconą moc tego runu. No i niewiele więcej mogę z tym w sumie już zrobić. Dobra, czy ja mogę jakoś sobie tutaj skrócić tę trasę? Na opartego mógłbym się cofnąć tutaj, zejść tu i potem tu, no ale... Biorąc pod uwagę, ilu przeciwników musimy ominąć, no to timingowo wyszłoby chyba na to samo. O, a tu mogę nawet sobie skrócić trasę od razu lecąc na przełaj do tego miejsca. O, jakiś obóz. Bracji. Jest jakiś przedmiot epicki. Dobra, w sumie olejmy ich, zabierzmy przedmiot, po prostu spieprzajmy stąd. Co my tu mamy? Klucz kamiennego miecza, okej. Coś jeszcze z takich rzeczy ciekawych? Jak tak, patrzę, to nie. Dobra. To lecimy dalej. Teraz sporo tych aberracji, kurde, tutaj jest. Sądziłem, że one się tylko będą utrzymywały ewentualnie na tych. Na górze, na tym płaczącym półwyspie, ewentualnie na górze Gelmira, tutaj proszę. Nadal się pchają tam, gdzie ich nie proszą. Dobra, liśnik działa. Krew bestii. No i dobra, mamy te schody. No i mamy też to. Co mnie interesuje bardziej, czyli przejście w to miejsce, no bo... Trochę nie chce mi się wierzyć, że tu nie ma nic interesującego. No, może mnie trafiłeś, ale ja biję więcej. Tutaj mamy jakichś górników, widzę. To zabrać? Nic a nic. Szkoda. Tutaj mosiężna tarcza i kamień kowalski. No, kamień jeszcze się przyda, tarcza już niekoniecznie. Kurde, ale moje pytanie, to są
te wszystkie tutaj kratery to są jakieś ślady po walce? W sensie po tej walce o w bitwie o stolicę? Czy to jest coś tak trochę niezwiązanego z tematem? Ta, taki żeś gorliwy, no a tak jednak trochę był słaby. A z ciekawości, jakby sobie mój łuk z nim poradził? No prawie maszotuję. Jezu, to jest irytujące, że ja się muszę w typa po prostu obrócić, żeby to zaliczyło te trafienia. To jest strasznie głupie. Grawigłas? Chyba już to miałem wcześniej. A kurde, to jest kolejne takie więzienie. Przyznaję, jestem trochę rozczarowany. Okej, mnowienie flaszek, to tam jest za free. Może ja serio nie ogarniam, w jakich momentach mi się te flaszki odnawiają, bo one się w takich losowych momentach czasami robią, że... O nie, przepraszam, to nie więzienie, to kolejna bestia spadającej gwiazdy. Na którą jak na złość nie mam tego, co bym potrzebował, czyli mieczy do pchnięć. Bo one się akurat dobrze spisywały. O, chociaż widzę, że katana ta katana też z tym damage'em aktualnym też się dobrze spisuje. Oczywiście. Aha, ja robiący unik, gra mająca to w dupie, czyli kurwa klasyka, jeśli chodzi o Souls-like. Kurwa, zaś to gówno. Chyba bardziej wkurwiający mnie atak od tej bestii, nie? Dobra, ale trafię, stary, bo to jest dość silny cios. W przypadku tej katany. W przypadku. Nawet nie wiem, czy to coś teraz we mnie... Może mnie splunęło, jak sądziłem z tym. Tylko nie wiem, czy to rzuciło we mnie kamieniem, czy jebnęło mnie kurwa ogonem. Totalnie kamera mi zgubiała. Ha, dzięki kamero, że się odwracasz kurwa od bossa, który na mnie szarżuje. To trzykrotnie. Dobra, chyba jednak to tak ogonem. Lecz się. Dobra, dwa takie ciosy i powinno być ok. Dokładnie, jeszcze jeden jest po nim. No i pięknie, udał się za pierwszym. Damage mam spory, ale ogólnie Nagakiba to jest silna rzecz. O, Planice, Pondury Kamień Kowalski poziom 5, Kamień Kowalski level 6, Grawigłas sztuk 2 i odłamek Grawigłasu sztuk 1. Okej. Okay. Dobra. Nie było to do końca to, na co liczyłem, chociaż dobra, w sumie też, no fair enough, to wygląda faktycznie jak krater, nie jak przejście. No to jest trochę w kropce. O, ale tu się musimy przejść, bo tu jest właśnie... Tu jest właśnie kolejna taka wieża, w której jest kamień pamięci i to jest wieża, którą warto sobie zwiedzić. Na konia zatem. Teraz zejść tak, żeby się nie zabić po drodze. Jak wiadomo, w tej grze o głupie zgony nie trudno. Dobra, ciągle jestem chyba za wysoko, ale już teraz będzie ok. Dobra. Dobra, teraz tak, tych wszystkich przeciwników omijamy, bo już ich po pierwsze znamy, po drugie, no nie są tutaj ani warci mojej uwagi. Skupić się na jednej rzeczy i po prostu lecieć dalej. Co my tu mamy? Dotknij trzech upiornych herbów. Zagadka mirażu. Aha, są oznaczone. Okej, okay. Dobra, czyli zobaczmy. Jeden jest zaraz tutaj przy wejściu. Drugi kawałek tutaj. Zostawię sobie to tak. Będzie nawet spoko pomocą. Dobra, jest to i tak na kancie. To gdzieś tutaj to powinno być.
Chociaż trochę gorzej, jeśli to jest jako osobna ta szone. Lilia Micheli. Okej. Okay. No, kurde! Ach, dobra, trudno. Dobra, zakładam, że to się też nie liczy jako osobne rzeczy, w sensie, że mogę jakby w jakiej kolejności będę chciał sobie to eksplorować. No i okej, jest, ląduję blisko tego kościółka. Spoczy. Cyk, Zero Damage'a. Nie, wejdź na konia. No chyba, że jednak muszę najpierw dotknąć tego, żeby to się... triggerowało kolejne. Ale trochę nie wydaje mi się, że to powinno tak działać. Tu jest pusto. Jedno było gdzieś tutaj wcześniej. A, zaraz przy moście. Okej, lekko nad mostem to jest. Czyli... gdzieś w tym miejscu. Jedno tu. I to trzecie teraz zlokalizować. Dobra, zakładam, że to tam w kącie. W kancie to jest ten kościół cały. Albo, nie wiem, może fragment kolejnego mostu? Nie wiem. Dobra, mamy tu takie zamknięcie. Jeszcze jest mapa. Tak. To jest ten kościół. Dobra, no to gdzieś w tym miejscu powinno to być. No bynajmniej tak na oko. Gdzieś w tej lokalizacji. No ale najpierw przejdźmy się tutaj. O, wow, serio, tu jest miejsce łaski. No nieźle. No, nieźle. Ale dobra, fair enough. No, nie eksplorowałem zbytnio tego lasku, więc... fakt, że tego nie znalazłem, no nie powinien mnie aż tak bardzo dziwić. Kurde, myślałem, że to jest to, ale nie. Z tego... chochli. Pomóż... północ, wschód. A. A ty patrz, jak sobie idealnie to ustawiłem. Okej, okay, czyli... na północnym wschodzie powinien być ten miraż. No, tu. Dokładnie. To światełko było trochę podejrzane. Czy ja dostaję skupienie za otworzenie? Nie żyję. Okej? Okay? Nie? Jednak nie. Ale okej, okay, to było trochę, kurde... może niespodziewane to złe słowo, no ale... przejmujące. Bo właśnie bardzo przejmują, że za chwilę zginę. I zmarnuję trochę czasu. No ale na szczęście zaliczył mi to jako upadek nieśmiertelny. I to jeszcze taki, który całkowicie został zaabsorbowany przez tą... przez moją staminę. No i proszę bardzo. Idealnie w kącie. Tego, więc dotknijmy. Dobra, i zakładam, że teraz wieża jap, jest widoczna. Tylko teraz błagam, nie dajcie mi teraz zagadki z tymi żółwiami, no bo to już by było mega chamskie. Będzie otwarta? Będzie otwarta. Wieża mirażu. Mamy drabajnę. Pustkę na dole. Dobra. Czyli w praktyce już możemy powiedzieć, że ten kolejny wisior pamięci jest mój. No bo zazwyczaj te wisiory są w tych wieżach. Muszę w ogóle zobaczyć, ile jest maksymalnie tych wisiorów w grze.
O, pierwszy raz mamy tutaj trupa w ogóle. Śpiące jajo miał przy sobie. Spoko. To jest chyba składnik do robienia między innymi strzał i bełtów usypiających. Niewidoczne ostrze i niewidoczna forma. Proszę. Pierwsza wieża, w której nie dostaje tego... Nie dostaje tego kamyczka pamięci. Okej. Okay. 52 minuty w ogóle. I to jest znowu to, nie? Ja bym chciał nagrywać tego Heldena jak najczęściej, ale to się zawsze kończy tak samo. Siadam do gry i albo nagram kilka odcinków z rzędu po prawie godzinę, albo nie umiem się opanować i lecę, aż mi się znudzi. Dobra, jeszcze zobaczmy, co jest tutaj, bo mi intryguje ta plamka na mapie. Co to może być? Stąd mamy takie fajne dojście. Ale powiem, to było aż ciekawe, że się... Boże, nie Marika. Melina, o, może. Bo oba imiona na M to się pomyliłem. Że Melina się nie chciała odezwać w tym kościele. Tam, gdzie była Milicenta. Ty, co to jest ośmiornik? Nie. Nie, to nie ośmiornice lądowe, to są te. Wybuchające gówna. A tutaj co mamy? Mamy ziombla, który z życiem się właśnie pożegnał. I gasnący motyl. I karwasze strażnika. Czyli ogólnie lud zakładam taki sobie. Powiedz mi, kto kurwa te wieże tu zbudował, nie? I jak? Bo jeśli sama wielka wola na pstryk nie pomogła tego zbudować, to ja nie mam pojęcia, jakim cudem to się tutaj w ogóle utrzymuje. I to jeszcze nie jest w ogóle ta wieża, bo ja poszedłem tutaj, do boskiej wieży wschodniego Altus, żeby aktywować runę Morgota. A to jest też boska wieża. Więc moje pytanie brzmi, jak do niej wejść? Dobra, tutaj co? Słojątko. Nie, tego nie. Dobra, biblioteka. Nie zrobimy jej w tym... jeszcze tutaj? Dobra, nie. Zakończę odcinek teraz, ale w kolejnym zrobimy tę karyjską bibliotekę. Już tym razem myślę na full, dzięki temu, że mamy ten posąg od Rani. No ale zobaczymy, jak długo nam zejdzie. Jeśli zejdzie dość długo, no to będzie to osobny odcinek. Jeśli będzie w miarę krótko, no to może udamy się albo na Góry Olbrzymów, gdzieś tutaj, albo sprawdzę. Na pewno sprawdzę, gdzie się znajduje A, złota maska z Korchynem, B, gdzie znajduje się Milicenta, bo oba te questy chcę popchnąć do przodu. Ale jeśli zajmie wystarczająco krótko ta biblioteka, to zajmiemy się i jednym, i drugim questem w następnym materiale. Także ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!